Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektronicznej, a od 1 sierpnia 2014 roku informatyzacja systemu usług medycznych będzie obowiązkowa. Wymagania dotyczące systemu informatycznego do zarządzania elektroniczną dokumentacją to. Zapewnienie zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem dokumentacji, tworzenie kopii zapasowych, które w razie awarii elementu infrastruktury zapewnią możliwość odzyskania utraconych danych, zapewnienie dostępu do dokumentacji osobom uprawnionym, a blokowanie dostępu osobom nieupoważnionym, możliwość eksportowania i drukowania dokumentów, rejestrowanie zmian dokonanych przez użytkowników systemu, działanie modułu zarządzania uprawnieniami użytkowników. Jeśli do e-dokumentacji ma być dołączone np. zdjęcie radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, należy wykonać czytelne odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieścić je w systemie. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej można udostępniać, ale z zachowaniem ochrony danych osobowych. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w postaci papierowych wydruków jest zobowiązana potwierdzić ich zgodność z dokumentacją elektroniczną oraz opatrzyć wydruk swoim oznaczeniem, tak, by umożliwić identyfikację. Aby e-dokumentacja była odpowiednio zabezpieczona, należy systematycznie dokonywać analizy zagrożeń. Opracowywać i stosować procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedury dostępu oraz przechowywania, stosować środki bezpieczeństwa adekwatne do zagrożeń, na bieżąco kontrolować funkcjonowanie zabezpieczeń, a także okresowo dokonywać oceny skuteczności tych zabezpieczeń. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.